No, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chyba już każdy wrócił na studia, każdy wrócił do szkoły na semestr. Zaczynamy znowu walkę. No i moi drodzy, pytanie tytułowe: w jakiej formie wróciliście? Czekamy na komentarze. Według mnie większość już jest stacjonarnie, no ale zobaczymy, jak sytuacja, jeżeli chodzi o poszczególne placówki, poszczególne wydziały. No i teraz rozważanie: czy lepiej jest uczyć się zdalnie, czy lepiej jest uczyć się stacjonarnie? Po takim doświadczeniu jakie już mamy odnośnie tej nauki. W moim odczuciu najlepsza by była hybryda. I teraz pytanie, czy hybrydny również dla szkół średnich, o których sobie tutaj rozmawiamy, czy może, chociaż niektórzy są z podstawówki na tym kanale, tak mi się wydaje, czy może tylko dla uczelni. Moi drodzy, najlepszym w moim odczuciu rozwiązaniem by było hybryda dla uczelni, Zdalne wykłady, nie wszystkie oczywiście, bo niektóre kierunki są takie, że wymagają tego, by, by po prostu no, pewne rzeczy omówić i pokazać, szczególnie biologiczne kierunki, dogoa biologiczne i nie tylko, i nie tylko, no to jednak trudniej jest, ale jeżeli mówimy o kierunkach technicznych niektórych, które nie wymagają na przykład, nie, ona na nie robota i tam jakiś Bajerów, tylko jakichś rzeczy takich softwareowych, oprogramowanie, i tak dalej, to można to pokazywać, można o tym rozmawiać przez internet. I teraz pytanie, czy Wy się potraficie w ogóle skupić na tych zdalnych. Ja wiem, że z tym jest duży problem, bo jest bardzo dużo bodźców. Ludzie przewijają TikToka, wejdę na niego. Ludzie wiesz, czekają na informacje o Emilówce 30, która informacje, które już będą w ten weekend. Także, no, będzie, będzie grubo. Bawimy się, moi drodzy, bawimy się. Datę już niektórzy znają, ale nie podawać w komentarzach, będzie zainteresowanie znowu 50 osób domówka, kawiarci w Warszawie, prywatna ochrona full, wszystkiego full. Bawimy się wspólnie, no ale to każdy chyba już wie, nie zbaczając tematu. No nie wiem, nie wiem, jak wy wróciliście. Wydaje mi się, że takie by było, jeżeli chodzi o wykłady na uczelniach, najlepsze połączenie, tego by nie tracić czasu. Zobaczcie, ile, nie wiem czy wy to liczyliście, ile czasu oszczędzacie w tym momencie na tym, albo oszczędzaliście. Jak były zdalne. To jest super, jeżeli masz 1,5 do 2 godzin zaoszczędzone dziennie, bo nie musisz się szykować, dziewczyny, wy chyba robicie to trochę dłużej, chociaż to zależy, znam chłopaków, sam się szykuje 40 minut, o się trzeba i to sprawia, Wiecie? golenie to proces, rytuał, takie no odpierdzie, to musi być, wiesz... Pędzelkiem. Rozumiecie o co chodzi? To każdy ma swoje jakieś tam rzeczy, ale jednak to no tak jak mówiłem, te filmiki będą takie, wiecie, o, i tu pływane. no Wtedy dopiero możecie mnie poznawać, bo tak te filmiki są takie sztywne. No ale tak czy tak, to wracając do tematu, to zobaczcie, że to jest tak: przygotowanie, transport. Jeżeli ktoś dobrze umiał policzyć, jeżeli ktoś jest, słucha tego kanału, i tylko po to, żeby sobie poprawić humor, bądź poczuć się lepszym człowiekiem, a potem również ten kanał jest. To wywnioskował, że jeżeli mieliśmy teraz rok, półtora roku zdalnego, to wystarczyło spożytkować, a nie przepierdzić, że tak powiem, te dwie godziny, zatrudnić się na jedną czwartą etatu, jedną, drugą, być może i czasami pociągnąć weekend, odłożyć te pieniądze i teraz pytać się mnie, Emil, kiedy odcinek o tym, jak inwestować pieniądze? Emil, mam odłożone pieniądze, co z nimi zrobić? Emil w ciągu roku moje pieniądze dwucyfrowo. Stopnieją, jeżeli chodzi o procent, bo będzie taka inflacja w tym kroku, w tym kraju niewyobrażalna. Co robić? Prawda? I to by były zupełnie innego kategorii problemy, moi drodzy. Tak, tak, tak naprawdę ja myślałem, tak zaczynałem, tak jak kiedyś mówiłem. No, te zdalne umożliwiają pewne ruchy i na nich można dużo wygrać. Kto chciał wygrać, to wygrał. Teraz już jest ostatek tego wszystkiego, co można zrobić. Będzie ostateczna weryfikacja, kto wyciągnął z tak beznadziejnej sytuacji. Również plusy. I tego, do tego Was zachęcam, żeby z każdej sytuacji szukać plusów i minusów. Tak mi się wydaje. No, tak czy tak, niektórzy mogą być wkurzeni, szczególnie maturzyści, do których będziemy teraz więcej kierować filmów już, już niebawem, pewnie w ciągu 2-3-4 tygodni. Od kwietnia już na grubo, no bo mają maturę. Nie wiem, jak wy będziecie przygotowani, tak samo jak rok temu, ludzie. Zobaczymy po wynikach, jakie, jakie zrobicie. Jedno jest pełne. Niektórzy nie chcą się uczyć zdalnie. Ale to już podyskutujemy w komentarzach. Trzymajcie się i do, do spisania pod, pod filmem.